Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj wyjątkowego gościa. Jest nim pan Maciej Sztur. Witam serdecznie. Dzień dobry. Opole pozdrawia. Bardzo za panem tęsknimy w odniesieniu do ostatniej pana roli, którą kręcił pan tutaj u nas w Opolu w serialu Szać. I jest pan aktorem bardzo wszechstronnym, bo to widać po jakby ogromnym spektrum pana ról życiowych. Ale w ostatnim z wywiadów jeszcze tutaj w Opolu powiedział pan, że rola taka mroczna seryjnego mordercy to jest rola, o której pan marzył. Każdy aktor marzy o takiej roli. Ileż można grać ciepłe kluchy, jakieś romantyczne bzdety i samych dobrych bohaterów, którzy tylko robią jakieś same nudne rzeczy. Prawdziwe kąski są po złej stronie mocy, a kino i teatr mają tę cudowną możliwość, że można się pobawić w zło, nawet w zło ostateczne, zupełnie bezkarnie. Może również tak urzekające w tym naszym zawodzie, że można się zmierzyć z pytaniami o to, skąd się to zło w ludziach bierze, dlaczego ono jest, dlaczego na świecie jest zło i co za tym stoi. No i można to trochę wypróbować na swoim ciele, więc te role są bardzo pociągające, a jednocześnie przyciągają też jak magnes uwagę widza właśnie, ci źli bohaterowie, no więc każdy aktor o tym marzy. No właśnie dla nas ten element naszego życia w Opolu, czyli realizacja kryminalnego serialu Szać była bardzo ważna, bo ostatnio, w 79 roku był taki epizod nakręcony w Opolu w filmie Wściekły z porucznikiem Borewiczem. Realizacja Szaci trwała dużo dłużej. No i pytanie, jak się panu pracowało tutaj jako, nie wiem, w tej scenografii opolskiej do pana roli tutaj w Opolu na planie filmowym. Świetnie to wspominam. Muszę powiedzieć, że to była kapitalna praca i życzliwość mieszkańców i władz. I czuliśmy się naprawdę miło ugoszczeni, a do tego to, że Opole głównie kojarzy się z festiwalem i z piosenką, i z rozrywką, a przecież jest miastem niezwykle fotogenicznym i z ogromną atmosferą, którą warto uwiecznić również w filmie czy serialu. No więc dla nas to tylko dobrze, że do tej pory tak niewiele się tam działo, bo przez to nasz serial ma szansę stać się tym bardziej oryginalny, również tej warstwie wizualnej. Bardzo miła przygoda, miło wspominam i też tęsknię. Chciałabym zapytać o krótki serial, który jakby jest w tej chwili cały czas pokazywany w telewizji. Serial Pisarze, który realizuje pan razem z panią Magdaleną Cielecką. Mnie ten serial osobiście bardzo urzekł, bo dotyka tak naprawdę problemów nas wszystkich i to tak czasami z przymrużeniem oka, z lekką złośliwością, ale to akurat jest najfajniejsze chyba w tym serialu. Ale skąd się wziął pomysł na taki właśnie serial? Myślę, że za tym pomysłem stoi jego reżyser, czyli Mikołaj Lizut, który całe życie parał się dziennikarstwem i robi to do dziś, a tym razem spróbować swoich sił w reżyserii filmowej. I wpadł na taki pomysł razem z Kanałem Plus, żeby poprosić znanych polskich pisarzy o napisanie krótkiej scenki. I warunek właściwie był tylko jeden, że ta scenka ma dotyczyć mężczyzny i kobiety w średnim wieku i za każdym razem my z Magdą Cielecką się w tę rolę wcielamy. No ale za każdym razem historia jest zupełnie inna i grani przez nas bohaterowie są innymi ludźmi, więc dla nas to też była frajda, po pierwsze, żeby zagrać wielu bohaterów w jednym serialu, a po drugie, no, żeby zobaczyć, co naszym pisarzom chodzi po głowie w tych czasach. No, fajna bardzo przygoda. Aczkolwiek też krótka, no, bo powstało chyba 12 króciutkich odcinków, to nie była jakaś wielka, mordercza praca, chociaż też nie była prosta ze względów realizacyjno-produkcyjnych, ale myślę, że teraz Kanał Plus ma fajną produkcję, którą może uzupełniać czas antenowy pomiędzy kolejnymi filmami.
No tak, ale ten akurat serial dotyka naprawdę takich często trudnych spraw i czasami wygląda to trochę jak śmiech przez łzy, bo myślę, że wielu z nas może w którymś z tych odcinków znaleźć gdzieś swoje odbicie tak naprawdę. I chyba wygląda na to, panie Macieju, że pan lubi trudne tematy, lubi pan wyzwania. W jednym z przedstawień, w których gram, pada takie ładne zdanie, że to, co łatwe, jest nieistotne. I wydaje mi się to bardzo, bardzo zacne zdanie. I też tak uważam. Lubię trudne wyzwania. Teraz na kwarantannie, jak się trochę momentami nudzę, postanowiłem wrócić do swojej pasji z dzieciństwa, czyli układania puzli. No, ale ponieważ łatwe rzeczy są nieistotne, wziąłem na warsztat obraz Bruegla, wieża Babel składający się z 5000 elementów, więc mam co robić. Swoją drogą fantastyczny artysta i wizjoner, bo naprawdę niesamowite rzeczy tworzył. Ale mówił pan, że nudzi się pan na kwarantannie. Chyba tak nie do końca, bo może na właśnie bazie tej nudy, tej kwarantanny powstała strona na Facebooku Maciej Sztur Home. I tutaj potrafi pan tak naprawdę chyba wszystkich nas troszeczkę pocieszyć i rozbawić, może nie wszystkich, ale wielu, swoim humorem. Skąd taki pomysł? Właśnie z tej nudy? Czy chciał pan, jest tu jakieś głębsze przesłanie? No, przez wiele lat, ostatnimi czasy miałem dość liche mniemanie o rzeczywistości, która nas otacza. I często to moje mniemanie wyrażało się poprzez różnego rodzaju bunty, protesty, marsze i tak dalej. Natomiast w czasach epidemii wydaje mi się, że mamy ważniejsze rzeczy na głowie niż polityka, a z polityków można się już w moim mniemaniu tylko i wyłącznie śmiać. Z tego ich pędu do zachowania władzy, do ogarniania kolejnych elementów rzeczywistości, podczas kiedy zwyczajni ludzie mają naprawdę zupełnie inne problemy, a nam pozostaje już tylko się z nich nabijać. Takie jest moje przynajmniej zdanie. No właśnie, jest pan często też aktorem komediowym i czy na życie też się pan często uśmiecha? Bo chodzi mi o taki szczery, po prostu bezinteresowny uśmiech do samego siebie, a nie prześmiewanie tych sytuacji, które no po prostu faktycznie nas do tego zmuszają, że już pozostaje tylko ten śmiech. Bardzo się lubię śmiać i lubię komedię i dobry humor i mam mnóstwo przyjaciół, z których właściwie łączy ich głównie to, że mają poczucie humoru. Lubię się otaczać takimi ludźmi. Z natury jestem optymistą, także również w tych czasach patrzę na świat i z humorem, i z nadzieją, i z optymizmem. Jak sobie Maciej Sztur radzi podczas kwarantanny właśnie? Bo tak naprawdę dla artystów to życie, imprezy, teatry, kina. W tej chwili na pewno dużo się zmieniło w pana codziennym życiu. Poza tymi puzzlami, co jeszcze robi Maciej Sztur? No przede wszystkim nadrabiam czas z moimi dziećmi, które dawno nie miały taty w domu tak długo. I to z dziećmi dorosłymi. Bardzo sobie to chwalę, bardzo tego potrzebowałem, a poza tym, ponieważ kwarantanna została mnie na wsi, no więc zgłębiam życie rolnika. Uczę się plewić grządki, sadzić róże pnąć. Wczoraj się tym na przykład zajmowałem. Poza tym odkrywam uroki ziemi torfowej. No i tego typu atrakcje, które tutaj... A to bardziej ogrodnik niż rolnik. Ja spodziewałam się, że jak już rolnik... Ale byłem też hydraulikiem. Jak dzisiaj liczyłem 14 zadrapań i mikroran. No takie mam nowości w moim życiu. Cały czas coś się dzieje i są to ciekawe doświadczenia bardzo. Byłem hydraulikiem, byłem... ogrodnikiem, byłem tutaj już również kopaczem przeróżnych rowów, byłem malarzem, malowałem deski do inspektorów i grządek, także no dzieje się. Czyli prawdziwy człowiek renesansu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i czekamy na premierę filmu Szać, który już 30 kwietnia wejdzie na ekrany.
Dziękuję. Zapraszam serdecznie wszystkich widzów o mocnych nerwach.